na wystawach, co widać o malarstwie, będzie mówiła krytyk pani profesor Bożena Kowalska. A na zakończenie Ania, mam też powiem może parę słów. Tak trudno mówić o swojej sztuce samemu. Najlepiej jak mówi ktoś z bliskich, kto nas zna. Jak widzicie, to malarstwo jest tak piękne. To jest cała dusza Ani. Dusza promienna. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo proszę, bo pani Bożena Kowalska będzie mówiła bez mikrofonu, bo zawsze tak mówi, więc bardzo bym prosiła o chwilę, o parę minut ciszy. Dziękuję, uważam wystawę za otwartą, oddaję głos pani Bożenie Kowalskiej. Proszę Państwa, właśnie przed chwilą zostało powiedziane sama prawda, że ja mówię bez mikrofonu i wobec tego bardzo Państwa proszę o zbliżenie się do mnie, żebym ja tam z daleka Państwa nie widziała, zwłaszcza, że jestem oświetlona światłem. Bardzo dziękuję za zbliżenie się. Proszę Państwa, tak się złożyło, że ja kilkakrotnie ostatnio robiłam wystawę geometrystów i wśród nich był obraz także Ani Kropi. I powiem Państwu, że miałam przeogromne trudności, ponieważ ten obraz nie dawał się nigdzie umieścić pomiędzy innymi obrazami. Bardzo Państwa proszę, kogo mnie interesuje, to niech wyjdzie do korytarza na rozmowę, ale ja nie chcę być zagłuszana przez Państwa rozmowy tam na końcu. I proszę Państwa, miałam, jak mówię, ogromne trudności, żeby umieścić obraz Ani pomiędzy obrazami innych geometrystów. No i dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Ania Trochin nie boi się koloru. I wszystkie jej obrazy są nasycone niesłychanie intensywną barwą, są tak silne, tak absorbujące, że w momencie, kiedy obok jest obraz, który też nie boi się farby, nie boi się koloru, to wtedy następuje konflikt, a jeżeli obraz jest wątły kolorystycznie, to wówczas obraz Ani Trochin go unicestwia. Powtórę, proszę Państwa, obrazy Ani Trochin są niesłychanie żywiołowe, pełne są ruchu i ta dynamika wpływa na otaczające obrazy geometryczne w taki sposób, że ich spokój, ich równowagę zakłóca. I po trzecie, proszę Państwa, obrazy Ani, mimo że są geometryczne, są rzeczywistością. Rzeczywistością taką najbardziej prawdziwą i w żadnych innych geometrycznych pracach tego nie spotkamy. To jest tajemnica Ani, jak ona, która tworzy obrazy należące do nurtu sztuki geometrycznej, potrafi zawrzeć w nich wszystko, co jest najważniejsze w pejzażu. Jest w nich i przestrzeń, i niebo, i czasami tęcza, i czasami deszcz, i przestrzeń zasiana zbożem, i bardzo gęste i wspaniałe lasy. I proszę Państwa, to jest jej tajemnica, dlaczego kiedy stoimy przed jej obrazem, mamy chęć jak gdyby wejścia w środek tego pejzażu, jakbyśmy chcieli zrzucić z siebie pył miasta i gwar miasta i orzeźwić się żywą, prawdziwą naturą, od której tak daleko w mieście odeszliśmy. I proszę Państwa, są to jej tajemnice, jak ona potrafi w tej geometrii zawrzeć wszystko to, co w pejzażu, co w świetle słońca jest tak bardzo istotne. I tu, proszę Państwa, jeśli pozwolicie, parę słów, które przytoczę z tego, co Ania kiedyś napisała. A napisała tak. Bóg, światło,
słońce, czas i przestrzeń. To, co tworzę, tkwi we mnie od pierwszych chwil, gdy rejestrowałam świat świadomie. Przestrzenie z dzieciństwa pozostają w nas na zawsze. Miałam szczęście patrzeć na wschody słońca o świcie w głębi lasu. To na tym, proszę Państwa, na tej prostocie, szczerości, tej bezpośredniości, jej malarstwo polega ta oryginalność, odrębność, ta trudność połączenia z czymkolwiek innym i to jest jej własna, jedyna, niepowtarzalna indywidualność. Dziękujemy jej za to. A ja Państwu dziękuję. Dziękujemy pięknie pani Leni Kowalskiej. Tak, bo naprawdę uchwyciła przepięknie to wszystko, co można powiedzieć o malarstwie. A już, czy dodasz coś jeszcze? Znaczy bardzo chciałam podziękować i właściwie pewnie muszę nic mówić o mojej sztuce, bo Bożena Kowalska wszystko powiedziała. Nie wiem, czasami rozmawiamy, więc może więcej wie, ale wiadomo, jestem z Podlasia, naprzykładowana, więc na Trzeszkę i to ona zostaje na pamięci do tej pory. To jest naprawdę cudowne rzeczy. A teraz zamknięta w 20 metrach kwadratowych pracowni, to jest tak trudno. A jak ktoś porozmawia dobrze z obrazem, to ja też tam coś wychodzi. To w ten sposób. Bardzo dziękuję za wspaniałe tutaj przedmowy, bo dla mnie, że dzisiaj też. Super, dziękuję. To jest partner, wszystkim, no pani prezes, wszystkim z komisji i tak dalej. To no i oczywiście szkoda nowosadzkiemu, wokół nowosadzkiemu, artyście, który zawsze mi wspomaga przy wieszaniu, przy aranżacji, to on przede wszystkim, bo ja będę wam prawie nie dał, ale nie dał. Także bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję. Bawmy się dobrze. Jak są pytania, bardzo proszę, odpowiem. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie. Zapraszamy do stołu i do uczty duchowej. Ja mówię, jest właśnie porównanie obrazu Ali. I jeszcze ten moment, kiedy możemy z nią porozmawiać.